kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś krótko i na temat, zapraszam na Bookshelf Tour. Już za chwilę oprowadzę Was po mojej biblioteczce. Może to trochę potrwać, więc usiądźcie sobie wygodnie. Weźcie coś do jedzenia, do picia. Miłego oglądania. Zacznę może od tej półki, skąpanej w bieli. Bardzo podoba mi się pomysł układania książek kolorami. Niestety nie mogę sobie za bardzo na to pozwolić, ponieważ nie mam zbyt dużo półek, co zresztą zobaczycie. Układam takie stosy książek. No i te stosy muszą być stabilne, a żeby były stabilne, muszę układać książki z uwagi na ich rozmiar, wielkość, a nie kolorami. Miałam kiedyś ułożone książki kolorami, to mi się po prostu zawaliły, posypały, więc no niestety. Także tutaj widząc taką przestrzeń i widząc to, że nie mam zbyt dużo książek z białymi okładkami czy z białymi grzbietami, postanowiłam zebrać je wszystkie do kupy. Oto one. Jak dobrze wyglądać nago? Radzka radzi. Tobie dobrze w tym. Ja kobieta. Praktyczne porady tych, którzy rządzą światem mody. Biografia Beatlesów. Gdy tak ją tutaj trzymam, od razu powracają wszystkie wspomnienia. Przypomina mi się, jak byłam w Liverpoolu, w muzeum poświęconym Beatlesom. Naprawdę genialne muzeum. Do tego przesiadywałam w Cavern, czyli w tym pubie, w którym Beatlesi no, rozpoczynali swoją karierę, grali pierwsze koncerty. Coś po prostu niesamowitego. Musicie odwiedzić te miejsce, jeżeli będziecie w Liverpoolu. Oraz musicie przeczytać tę książkę, jeśli uwielbiacie Beatlesów. Naprawdę niesamowita pozycja. Bardzo fajna autobiografia Gokavana. Lata chude, lata tłuste. W butach Valerii. Nie lubię kotów, to znaczy ta książka ich nie lubi, bo ja je uwielbiam. Jak doskonale wiecie, mam moją kochaną Katniss. Wieczna wiosna, Kot Bob i ja, a także Świat według Boba. Te książki nabyłam sobie po rekomendacji mojego widza Jakuba, którego gorąco pozdrawiam. Twoje listy chowam pod materacem. Kupiliśmy Zo, Grace, Księżna Monako. Jedna z dwóch biografii Grace Kelly, które tutaj mam. Druga znajduje się gdzieś tam na górze. Zabić Drozda, Lekcje Madame Chic, których w dalszym ciągu nie odebrałam. Armageddon w retrospektywie. Sześć grobów do Monachium. Lot nad kukułczym gniazdem. The Perks of Being a Wallflower. Polski tytuł Charlie. Myślę, że znacie tę książkę właśnie pod tym tytułem. Pokusy i łakocie. Girl Interrupted. To właśnie na podstawie tej książki nakręcono film Przerwana lekcja muzyki. Player One. Subiektywny remanent kina. 13x13. Mój ukochany Denis Lehane oraz Gdzie jesteś, Amando. Dodam, że książka jest niesamowita, za to film. Film jest po prostu koszmarny. Ahoj, przygodo, czyli pod piracką flagą. Frozen Grave. Niech powieje chłodem, jest strasznie gorąco. Portier nosi garnitur od Gabany. Nosferatu. Wiecznie żywy. Jedyny zombiak, którego kocham. Blink Ring. Szklany tron. Darko z więcej książków, obiecuję, że niebawem to ogarnę. Pachnidło. I na koniec mocne uderzenie w postaci Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima. Gdy trzymam tę książkę, znowu zaczynam się nakręcać, bo jest taka cudowna, fantastyczna. Rozpiernicza system, jeśli jej nie przeczytacie, poleci największy na świecie foch. Przenosimy się wyżej. Książki, które widzicie na półce za mną, też udało mi się ustawić kolorami. Dominują czerń oraz czerwień, gdzieś tam pojawiają się też inne kolorystyczne akcenty. I jest to taka półka książkowo-filmowo-muzyczna, ponieważ poza książkami mam na niej również filmy z Audrey Hepburn, a także taki malutki tyci kącik poświęcony Madonnie, którą po prostu uwielbiam. Zacznę od Garfielda, taki tam mały kolorystyczny akcent. I jeszcze więcej Garfielda, który jest najwspanialszym kotem na świecie, oczywiście zaraz po mojej Katniss. The Gift of Darkness, Harry Potter i Komnata Tajemnic. I jest to jeden z dwóch Harrych, których przywiozłam do Wrocławia. Pozostałe części Harry'ego są w Ełku i chyba w ogóle tak muszę... Taka mała dygresja, ostatnio widziałam chyba na TVN-ie film właśnie Harry Potter i Komnata Tajemnic. I tak mnie naszło, żeby odświeżyć sobie zarówno książki, jak i film. Pamiętam, że gdy Harry Potter po raz pierwszy pojawił się w kinie, był to Harry Potter i Kamień Filozoficzny, to byłam na tym filmie chyba z milion razy, w tym raz uciekłam z lekcji biologii, żeby pójść do kina, ponieważ koleżanka miała darmowe wyjściówki. Katarzyna Wielka, Gra o władzę, Stulecie detektywów, Czerwone i czarne, taki tam wiecie, motyw przewodni tej półki, Biała gorączka, The Man Who Never Lived and Will Never Die, czyli książka poświęcona Sherlockowi Holmesowi, którą nabyłam sobie podczas mojej ostatniej wyprawy do Londynu i jeszcze jej nie przeczytałam, także sama na siebie strzelam poka za to, że jeszcze jej nie przeczytałam. I przy okazji chciałabym serdecznie pozdrowić Martę Ołki z kanału Secret Books, ponieważ Marta jest ogromną fanką Sherlocka Holmesa. Marto, musimy się jakoś nim podzielić, ponieważ też go kocham. Utopia nad Wisłą, czyli historia PRL-u, Woda różana i chleb na sodzie, Turkusowe szale, Ostre przedmioty,
Sherry, jeśli ktoś z Was widział ten film, będę wdzięczna za opinię, czy warto się za niego zabierać, czy nie. Książka mi się podobała. Jest to takie filmowe wydanie tej książki. W środku mamy kadry z filmu, piękną Michelle Pfeiffer, także książka mi się podobała. Filmu nie widziałam, będę wdzięczna za Wasze opinie. Seks w Wielkim Mieście w wersji książkowej i tu Wam zdradzę, że zdecydowanie bardziej wolę serial. Piąta Aleja, Mała Czarna Księga Stylu. Za wszelką cenę Reksio, do którego mam wyjątkową słabość, co jest dość dziwne, ponieważ nie przepadam za psami. Zdecydowanie bardziej wolę koty. Życie intymne Coco Chanel, Sofia Loren i jej życie jak film, Rogi, Grzesznicy z Hollywood, Fashion Babylon, The Kill Order, James Dashner, ogromne love za te wszystkie klumpy, pikolone sztamaki, purwy, fuje, coś czuję, że zaraz będę po prostu się rozgadywać na temat Jamesa Dashnera, ponieważ go uwielbiam. Także okej, Anita, czas zawrzeć twarz o stan i lecieć dalej. Do trzech razy Natalie, Jakie wino masz w kieliszku, Czeskie opowieści o kobietach, Mistrzowie polskiego kina, Leon Niemczyk, Andrzej Mleczko oraz jego rysunki i aforyzmy, Morderstwo pod cenzurą, Klub Dima. Polecam Wam tę książkę bardzo, ale to bardzo gorąco i ubolewam nad tym, że mam ją tylko w takim właśnie kieszonkowym wydaniu z Johnem Deppem na okładce. Nawiązuje to oczywiście do ekranizacji, do Dziewiątych Wrót, chyba jakoś tak to się nazywało. Była to dobra, może nie do końca ekranizacja, ponieważ wyciągnięto tylko jeden wątek z książki. Całkowicie pominięto, z tego co pamiętam, wątek samego Klubu Dima, czyli ten wątek tytułowy, wątek główny. No i film tak sobie mi się podobał, a książka była niesamowita i miałam kiedyś takie wydanie. Ono było takie większe, chyba w białej okładce i z ilustracjami, które bardzo fajnie nawiązywały do fabuły, więc bardzo mi się to podobało, niestety komuś pożyczyłam, no i przepadło. Szukałam ostatnio tego wydania, ale nigdzie nie mogłam go dorwać, ale wiecie, nie poddaję się, będę jeszcze raz musiała poszukać na Allegro czy gdzieś mniej więcej w takich miejscach, ponieważ w księgarniach już tego nie ma i mam nadzieję, że kiedyś w końcu dorwę, ponieważ uwielbiam tę książkę i chciałabym mieć ją na półce w takim, no wiecie, porządnym wydaniu. Mechaniczna pomarańcza, którą kocham zarówno w wydaniu książkowym, jak i filmowym. Wspaniałe grafiki Eschera. I ostatnia książka na tej półce, Moje życie z Madonną. Dodam, że moją ulubioną piosenką Madonny jest... Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo lubię tę piosenkę. No dobra, jak widzicie, jakoś to trzeba ogarnąć, nie mam pojęcia jak, ale jakoś to zrobię dla chcącego, nic trudnego, jak widzicie, półki mi się skończyły, więc te książki tak leżą stosami, już sięgają sufitu, nie mam zielonego pojęcia, co zrobię z resztą, która do mnie przybędzie, ale skupmy się teraz na tym, co tutaj mamy, już Wam pokazuję. Powiedz panno, gdzie ty śpisz, czyli kontynuacja Enedue Śmierć, premiera 7 października. 450 stron Patrycji Gryciuk, które gorącą premierę mają 12 sierpnia. Czytałam tę książkę, objęłam ją patronatem medialnym, no i będę Was nękać, żebyście ją przeczytali. Jest po prostu obłędna. Kaznodzieja, o czym nigdy nie powiedziała ci matka, żona potwora, Carrie w Wielkim Mieście i ja na okładce odbijam się i macham do Was. Mój ukochany i totalnie zmaldretowany flet z Mandragory, Wacław i Lena, Bez śladu, World War Z, coś co jest ciągle przede mną, tak trochę zniechęcił mnie film, ale podobno to fajna książka, bardzo fajnie mówiła o niej Ewelina Mierzwińska, którą gorąco pozdrawiam, odsyłam Was zatem do Eweliny. Dziennik Anny Frank, Ghost Girl, Zakochana zjawa, Broadchurch, Mroczny zakątek i błagam, nie bijcie, miałam o tym mówić chyba w grudniu albo w styczniu, ale jakoś tak nie wyszło, ale ja to nadrobię, ja to na pewno gdzieś tam kiedyś nadrobię. Brudny szmal, który po prostu kocham, zarówno książkę, jak i film, który też polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco. Dallas 63 i to od razu odpowiadam na pytanie, tak, czytałam tę książkę i polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco, moim zdaniem to jest taki najlepszy nowy King, że tak to ujmę, chodzi mi o te książki, które jakoś tak ostatnio się pojawiły, bo jeżeli chodzi o Kinga, zdecydowanie bardziej wolę te takie starsze klimaty, no nie wiem, Carrie, czy Lśnienie, albo raczej Jasność, bo czytałam tę książkę jako Jasność, wiem, że wiecie o co chodzi, w każdym razie Dallas 63 polecam bardzo, ale to bardzo gorąco.
Wielki Marsz, Joyland, Doktor Sen i coś, czego bardzo, ale to bardzo nie lubię w egzemplarzach recenzenckich. Czasem pojawia się coś takiego, egzemplarz prasowy i tak na każdej stronie. Jak to czytać? Powiedzcie mi, jak to czytać? Bo ja nie potrafię, może właśnie dlatego nie mogę zabrać się za tę książkę. Błąd w zeznaniach. Pamiętnik diabła, okładkę pogryzł mój królik, moja cudowna, wspaniała Lilka. Słusznie, ona jest doprawdy klumpowa. Straszna jest to okładka, naprawdę nie mogę na to patrzeć, coś obrzydliwego. Katedra w Barcelonie, Republika Piratów, The Ice Twins. Czas na kilka pozycji kulinarnych. Zaczynamy od Pascala kontra Okrasa. Cukiernia Lidla, bo uwielbiam słodkości. Top Chef, uwielbiam ten program. To jedyny program kulinarny, który oglądam w tej edycji. Kibicowałam najbardziej zielonej czapeczce. Tak, tak, wiecie, wzbudzało sympatię i jest z Wrocławia i ma tu jakąś knajpę, którą wypadałoby odwiedzić. W każdym razie kocham Top Chefa, robiłam kilka przepisów z tej książki i są naprawdę dobre. Dziewczę ze Słonecznego Wzgórza, Czarny Deszcz, Dawca, Plan. Dwie króciutkie książki, które otrzymałam od Dawida Waszaka jakoś pod koniec grudnia albo na początku stycznia i głupio się przyznać, ale gdzieś mi się zapodziały. Nie mogłam ich znaleźć, także skoro już je teraz mam, bo ostatnio sprzątałam tutaj w moich książkach, będę musiała je przeczytać. Narodziny zła oraz o tym, który raz już umarł. Nie mam zielonego pojęcia, od której z nich zacząć. Zatoka o północy. Nie mam zielonego pojęcia, co to i co to robi na moich półkach. Wygląda mi to na jakieś kobiece romansidło, także będę musiała się tego pozbyć. Miasto zbrodni. Copperfield i Charles Dickens. Gra o tron oraz Starcie królów George'a R.R. Martina, który, jak doskonale wiecie, co? Nie słyszę was głośniej. Rozpiernicza system i to totalnie. Pierwsza część sagi księżycowej, Cinder i okropna polska okładka. Zdecydowanie bardziej wolę zagraniczne wydania. Gangster Squad. Ostatnia spowiedź, którą pożyczyła mi Ula i którą trzymam już prawie rok. Jeszcze jakoś nie potrafiłam zmusić się do przeczytania tej książki, także ostatnia spowiedź ciągle przede mną. In Darkness. Kuchnia filmowa Pauliny Wnuk, autorki bloga From Movie to the Kitchen. Legenda Hollywood. Temat na pierwszą stronę. Biografia Tiny Turner. Biografia Grace Kelly. Życie Audrey Hepburn. Angelina Okiem Andrew Mortona. Biografia Marlene Dietrich. Biografia John Crawford. Ostatnia biografia w tym stosie, czyli życie Vivien Leigh, kochanej Vivien Leigh, która cudownie, fenomenalnie, wspaniale zagrała Scarlett O'Hara. Traktat o łuskaniu fasoli, pokuta, historyk, czyli bardzo fajna historia z wampirami, wróg Charlie'ego przykrytego przez 7,99 i takie mroczne hasło. Myślisz, że wróg cię dopadnie? Ty sam wkrótce nim będziesz. No ciekawa jestem tej książki, jeszcze jej nie przeczytałam. To chyba jakieś zombiaki, prawda? Złodziejka książek, którą tak kocham, że no wiecie, koniecznie musicie ją przeczytać, bo jak jej nie przeczytacie, leci największy na świecie foch. Labirynt. Nieszczęsne ogrody księżyca. Dlaczego nieszczęsne? Odsyłam was do mojego filmiku. Don Kiszot z Manczy, którego kocham, wielbię, ubóstwiam i o którym będę musiała niebawem popaplać. Strzelam na siebie focha, bo jeszcze tego nie ogarnęłam. Chodzi o Koronę Śniegu i Krwi oraz Niewidzialną Koronę Elżbiety Herezińskiej. Gdzieś tutaj mam jeszcze Obwolutę po Legionie. Legionie, który pożyczyłam i który też powinnam przeczytać. Igrzyska Śmierci 3 w jednym. Nie mogę doczekać się premiery nowego Kosogłosa. Nawet nie wiecie, jak bardzo nie mogę doczekać się Kosogłosa i jak bardzo chcę maraton z Kosogłosem, maraton z całymi igrzyskami. Chętnie zobaczyłabym to wszystko raz jeszcze, plus oczywiście ostatniego Kosogłosa, to będzie coś niesamowitego. Szare Śniegi Syberii, Paryż. Wybaczcie najmocniej, ale nie jestem w stanie wyjąć Władcy Pierścieni, cała trylogia. Sztuki i Czasu, Hobbita. Komiksu Franka Millera, a także księgi wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa, to wszystko widzicie właśnie tutaj. Dlaczego nie mogę tego wyjąć? Ponieważ to towarzystwo tutaj z boku widzicie, takie trochę duże to towarzystwo, trochę mi protestuje. I gdy zabrałam się za Władcę Pierścieni, to zaczęło się tak niebezpiecznie gibać na boki i do przodu troszeczkę, więc wolę nie ryzykować. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten stos. Zapraszam na lekcję historii. Tutenchamon, bo chciałam kiedyś zostać egiptologiem. Na tropach faraonów. Digermanen, czyli moi kochani barbarzyńcy, w których zakochałam się na czwartym roku archeologii. Lexicon der Antike. Wielka historia Polski.
Tom pierwszy, czyli to, co działo się na naszych terenach tak do 8 wieku naszej ery, wielka historia świata i okres, który interesował mnie najbardziej, czyli od 330 roku przed naszą erą do roku 69, Celtowie, czasy Republiki Rzymskiej, bardzo fajne czasy. I kolejny tom, tym razem poświęcony czasom Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo Rzymskie i okres wpływów rzymskich. Na archeologii nie uznawałam niczego, co było przed tym i niczego, co było po tym. Germanie naprawdę wymiatają. Świat przed rewolucją neolityczną, śląskie sprawozdania archeologiczne i jedyny artykuł w środku, mój artykuł, który popełniłam podczas doktoratu. Zajmowałam się rekonstrukcją strojów, a także życia germańskich elit. Mini tyci książeczka poświęcona germańskim wojownikom. Archeologia Gotów, Tacyt Germania, a to nowość, kolejna książka poświęcona tak uwielbianym przeze mnie Germanom, Starożytni Egipcjanie, Aztekowie, Przewodnik po Muzeum Geologicznym, mój zeszyt jeszcze z czasów studiów poświęcony Rzymowi, tak właśnie ostatnio zastanawiałam się, gdzie go posiałam, a on tutaj po prostu był na półce, zobaczcie, zeszyt z Kubusiem Puchatkiem, którego tak bardzo, bardzo nie lubię, ale jest też Kłapouchy, którego tak bardzo, bardzo lubię, może właśnie dlatego miałam taki zeszyt na zajęciach z archeologii, bardzo to pasuje, prawda? Kubuś Puchatek oraz archeologia. Las Teutoburski, w którym rozegrała się bardzo fajna bitwa. Juliusz Cezar, wojna galijska. Wybór pism Tacyta, czytanie przeszłości. Blondynka śpiewa w Ukajali. Nowe przygody w Ameryce Południowej, nie wiem co to i co w ogóle to tutaj robi. Amerykanische Polaroids oraz Lust Elfriede Jelinek, czyli dwie powieści, które jakimś cudem nie mam pojęcia skąd się tutaj wzięły. Słownik esperancko-polski. Moja babcia uczyła mnie kiedyś esperanto, ale nic z tego języka nie pamiętam poza Maraporkę, to było chyba świnka morska. Ełk, stolica Mazur, mój cudowny, wspaniały, rodzinny Ełk, do którego jadę za tydzień, nie mogę się doczekać. Przewodnik po archeologii, świat starożytny i jego cuda. Bardzo fajna książka poświęcona tym starożytnym cywilizacjom, ich sztuce, kulturze, zabudowaniom, tak dalej. Naprawdę bardzo fajna pozycja. Jeżeli choć trochę interesujecie się światem starożytnym albo myślicie o tym, żeby pójść na archeologię i właśnie podążyć gdzieś tam w tym kierunku tego świata starożytnego, to myślę, że warto przeczytać tę książkę, jest kapitalnie napisana, czyta się ją jak normalnie jakąś najlepszą powieść. Króliki miniaturowe, Korzenie oraz Zatoka Wichrów. Są to książki mojej cioci, których jeszcze nie przeczytałam. Generalnie jest tutaj zawarta historia Ełku i okolic, ludzi, którzy tam mieszkali gdzieś tam kiedyś i jeszcze się z tym nie zapoznałam. Historia myśli socjologicznej, struktura teorii socjologicznej, słownik socjologiczny i nauk społecznych, mój przekochany Duden, repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, które katowałam w liceum, byłam w klasie takim o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem niemieckim oraz rozmówki hiszpańskie. Por favor, ¿dónde está la próxima parada del autobús? To jedyne pytanie, jakie zadałam w Hiszpanii, gdy byłam tam kiedyś stopem właśnie korzystając z tych rozmówek, ponieważ gdy je zadałam, to po prostu otrzymałam tak szybką, błyskawiczną odpowiedź, że kompletnie jej nie zrozumiałam. No wiecie, no tak jakby ludzie nie zakumali, nie, że jestem głąbem, totalnym głąbem, który nie zna języka, przecież stałam tam z tymi rozmówkami i wiecie, potem przerzuciłam się na angielski i jak mówiłam po angielsku, niektórzy udawali, że nie rozumieją, albo rzeczywiście nie rozumieli, albo po prostu widzieli, że jestem obcokrajowcem i wtedy jakoś tak wolniutko mi tłumaczyli, jak gdzie mam dojść, chociaż tego nie kumam, bo przecież gdy stoję z takimi rozmówkami, to też widać, że jestem obcokrajowcem, jestem totalnym głąbem, nie znam języka, właśnie dlatego otwieram te rozmówki i się pytam, zadaję pytania, więc no właśnie tak, to w sumie chyba tylko wtedy używałam tych rozmówek, tak, no nie wiem, z 10 lat temu to było. Po tej lekcji historii schodzimy niżej, gdzie znajduje się moja cudowna, wspaniała tęcza. Zastanawiam się, od jakiego koloru zacząć i coś mi się wydaje, że padnie na różowy. Zaczniemy od różowego. Dlaczego? Bo wiecie, Alicja jest różowa, a ja tak bardzo, bardzo kocham Alicję i tak bardzo chcę wam po raz kolejny pokazać cudowną, wspaniałą Alicję z Barnes & Noble, więc zaczynamy od różowego. Biografia Brigitte Bardot. No i jest cudowna, wspaniała Alicja, a także Szalony kapelusznik. Uwielbiam to wydanie Alicji oraz innych dzieł Lewisa Carrolla. Naprawdę przeboskie wydanie, przefantastyczne.
jasne, chyba najładniejsze, jeżeli chodzi o książki z kolekcji Barnes & Noble. Biografia Christiana Diora, Jeśli to fiolet, ktoś umrze, bardzo ciekawa książka, w której niestety jest tyle merytorycznych błędów, że to się w głowie nie mieści. Ta książka naprawdę wymaga porządnej redakcji. Lawendowy pokój, Królowa Cierni, Północ i południe, Przyjaciółka z młodości, Procedura, Dziennik Bridget Jones, a także W pogoni za rozumem, Zaginiona dziewczyna, którą jak doskonale wiecie uwielbiam, kocham, jedna z najlepszych książek, które przeczytałam w tamtym roku, Grzeszna Madonna, Posłaniec. Jeśli chodzi o Markusa Zusaka, bardzo lubię tę książkę, ale chyba zdecydowanie bardziej wolę Złodziejkę książek, która jest przecudowna i którą już Wam chyba pokazywałam, ponieważ ona zalega gdzieś tam na górze. Pod niemieckimi łóżkami, Ostatnia arystokratka, Służące. Kocham i to przeogromnie, koniecznie musicie je przeczytać. Niezbędnik obserwatorów gwiazd, Książę mgły, Fanger, mała dygresja, uwielbiam tę okładkę, jest naprawdę taka przecudowna, taka wiecie, bardzo, bardzo rozkoszna, taka dziewczyńska, nie wiem jak to ująć, ale naprawdę mnie urzekła. Jedyny i niepowtarzalny Iwan, cudowny, wspaniały Iwan, Iwan poruszający do głębi, cudowna, wspaniała powieść, którą koniecznie musicie przeczytać, jest naprawdę nie... Endgame, Szpieg. Żyć i umrzeć z miłości, czyli coś o Marilyn Monroe, jeszcze tego nie słuchałam. Harry Potter i kamień filozoficzny, Opowieści z Ziemia Morza, Dziewczyny z Danbury, Życie Pi, Wichrowe Wzgórza, Duma i Uprzedzenie. Kocham pana Darcy, to przeogromnie, pan Darcy jest po prostu niesamowity, jeden z moich ulubionych bohaterów literackich. Pamiętniki Jane Austen, Diabeł ubiera się u Prady. I było to chyba całkiem znośne, skoro dalej to mam na swojej półce, bo jeżeli chodzi o kontynuację, Zemstę ubierającą się u Prady, to było tak słabe, to było tak potwornie słabe, że zgniotłam tą książkę i zaraz po jej zrecenzowaniu, ta recenzja pojawiła się chyba w Babskim TV, oddałam ją. Chyba nawet zrobiłam jakiś antykonkurs, żeby jak najszybciej pozbyć się tego gniota. Londyn NW, a także Kobieta, która widziała za dużo. I to już wszystko, jeżeli chodzi o moje półki. Czas dobrać się do stosów. Cześć Boniek, pomachasz? No weź, pomachaj, tak. Boniek macha. Panie Bońku, a może jeszcze słów kilka do mikrofonu? Nie, okej, dobra, rozumiem, przeginam. Totalna głupawka. Już przy tym kolejnym stosie, poza tym nie dziwię się, że jesteś taki, wiesz, trochę zdenerwowany, no bo zobaczcie, jak on tutaj wygląda, jak jest upchnięty, ale ja naprawdę nie mam miejsca, nie wiem, gdzie go posadzić, więc tak sobie biedaczek tkwi, tak zawieszony między książkami. Także tak, Boniek, przepraszam Cię najmocniej, ale naprawdę nie mam gdzie Ciebie posadzić. Ten mikrofonik sprzątamy, swoją drogą będę musiała chyba to wyrzucić. No i przechodzimy do książek, które tutaj się znajdują, też troszeczkę ich jest, trochę mniej chyba niż na tamtym stosie. To tutaj, co może pominę, chyba że chcecie zobaczyć, i teraz nie wiem, czy chcecie zobaczyć, czy nie, a co tam, pokażę Wam, bo to jest zabawne. To są filmy, które dostałam od kuzynki, wszystkie o tematyce ślubnej. Długa historia, jak widzicie, jeszcze żadnego z nich nie oglądałam, są zapakowane. Ale zanim przejdziemy do filmów, słów kilka o książkach, które znajdują się nad nimi. Henry Miller, Jeder Traum hat seinen Preis. Jezu, jak ja się cieszę, że w ogóle mam Wall Street po niemiecku. Chyba od Uli dostałam. Ula, mam nadzieję, że się nie mylę. Chyba Ty mi to sprezentowałaś, prawda? Także pozdrawiam Cię bardzo, bardzo gorąco. No po prostu coś niesamowitego. Nawet nie wiedziałam, że powstała książka. No i proszę bardzo, mam ją i to jeszcze po niemiecku. Piękny Murakami od mojej cudownej widzki Caroline, którą gorąco, gorąco pozdrawiam. Nasz koci album. Tylko dlaczego on jest pusty? Nie mam tam ani jednego zdjęcia. Morderstwo w Orient Expressie. Szczerze powiedziawszy, mam ochotę zamordować osobę, która zrobiła tą straszną okładkę. Ośmiornica, prawda? To jest ośmiornica, bo co to innego może być? To musi być ośmiornica i tylko ośmiornica. Ta okładka jest straszna. Negocjator. Alfred Hitchcock Bringt. Mörderisches Bettgeflüster. Nie mam zielonego pojęcia, skąd ja to mam. Kreuz des Südens. Tarantula Thierry'ego Jonquet, którą tak mocno kocham. Wysłałam ją Oldze z Wielkiego Buka, wysłałam ją Sylwii z Moje spojrzenie na kulturę, komuś jeszcze na pewno ją wysłałam, sprezentowałam, bo uwielbiam tę książkę, musicie ją przeczytać, naprawdę musicie, jest po prostu genialna i tak wbija w fotel, że w to się w głowie nie mieści. Biały Oleander, uwielbiam, naprawdę uwielbiam, chyba sobie tę książkę odświeżę. Lubię też film, ale książka była lepsza, jeśli nie czytaliście, polecam ją bardzo, bardzo gorąco. Pod
podwójna pułapka. Czas zatrzymuje się dla umarłych. Zima mej duszy i kolejne wyrzuty sumienia, bo powinnam to przeczytać kilka lat temu. I histerie rodzinne i to tyle, jeżeli chodzi o książki. Przejdźmy do filmów. Moje wielkie greckie wesele. Do tej pory nie widziałam tego filmu. Druhny, za którymi za bardzo nie przepadam. Mamma Mia, jeden z niewielu muzykali, których nie potrafiłam zmęczyć. Ojciec Panny Młodej z Elizabeth Taylor. Ojciec Panny Młodej ze Steve'em Martinem oraz Diane Keaton. Dorzućmy do tego Uciekającą Pannę Młodą, Ślubne Wojny, a także Polowanie na druhny oraz Wedding Singer, jak to się nazywało po polsku, nie pamiętam. W każdym razie bardzo fajny film, uwielbiam Adama Sandlera i Drew Barrymore, kocham generalnie ten duet, uwielbiam ten film. No i tym oto sposobem właśnie otrzymaliśmy kolekcję ślubnych filmów. Jak widzicie, nie żartowałam, poza tymi filmami mam tu jeszcze 8 milionów, których jeszcze nie widziałam. Ktoś chciał ćwiczyć z Chodakowską, ale mu nie wyszło. Czarownica, Kraina Lodu, która nie wiem dlaczego tutaj leży, bo powinna leżeć na mojej disneyowskiej półce. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, których po prostu kocham. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you, sit down. Sit down. Także The Room, największy gniot wszechczasów, nie żartuję, jest to film, który kupiłam mojemu Tomkowi, tak dla żartów. Zobaczcie, zresztą to w ogóle dostał, Tomek dostał dedykację, to w ogóle jakaś masakra. Tommy Wiseau chyba to wszystko wyreżyserował, był producentem, scenarzystą i tak dalej. I o tym filmie wspaniale mówił Nostalgia Critic, także gdzieś tutaj macie teraz odnośnik do Nostalgii Critic. O, Boniek trzyma odnośnik do Nostalgii Critic, do tego filmiku, w którym da tak zjechał i to totalnie The Room, po prostu film masakryczny, nie do... Musicie to zobaczyć, będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Przechodzimy do książek. Oto wspomniana przeze mnie Obwoluta Legionu. Książkę ma teraz moja koleżanka Domi, którą gorąco, gorąco pozdrawiam. Baśnie braci Grimm. Fistaszki. Jeszcze raz fistaszki. Chcę mieć całą kolekcję fistaszków. Uwielbiam fistaszki. Jestem zakochana w tych komiksach. Są przeurocze. Baśnie Andersena. Mam tego razy 3, tylko te wszystkie książki są schowane w szafce, bo ja jeszcze książki mam w szafkach, do których nie wiem, czy uda mi się dojść. W każdym razie jest to strasznie zmolestowany przeze mnie i trochę zabazgrany chyba mazakami egzemplarz z dzieciństwa. Książka z naprawdę potwornymi ilustracjami o elegancji i obciachu Polek i Polaków. Od stóp do głów. Perfekcyjna pani domu, tylko to nie jest ta perfekcyjna pani domu z tą teraz, jakiej tam jest, kurczę, Rozenek, Małgorzata Rozenek, tylko to ta oryginalna perfekcyjna pani domu Antia Turner i jej poradnik, który dostałam chyba od mamy, tak coś mi się wydaje, gdy zamieszkałam we Wrocławiu. Ktoś coś mi tutaj sugerował. Victoria Beckham, That Extra Half an Inch. Bardzo fajny poradnik i taka mała dygresja, anegdotka. Mianowicie na bierzmowanie wzięłam sobie imię Victoria i to nie wzięło się od żadnej świętej, tylko z uwagi na moją ogromną miłość do Victorii. Wówczas ona była chyba Victorią Adams, dopiero później stała się Victorią Beckham. Wiecie, czasy Spice Girls, tego typu klimaty. Właśnie dlatego wzięłam na bierzmowanie imię Victoria. Gwiezdny pył, syndrom Everetta, Ulysses, moje ukochane, obszarpane i mające chyba ze 100 lat Muzeum Wyobraźni, moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, metamorfozy Marilyn Monroe,
przepiękny album, który polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. Historia mody, dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku. Moim zdaniem taki must have dla osób, które interesują się modą. Rätselhafte Untergang Alterkulturen. Taka tam pozostałość po archeologicznych studiach z dedykacją od mojego promotora. Natura kuchni polskiej, najpiękniejszy album świata, czyli zbiór prac Drustruzana, genialnego plakacisty. Aż muszę Wam to pokazać, to oczywiście widzimy plakaty do Powrotu do przyszłości, Powrotu do przyszłości 2, a także Powrotu do przyszłości 3. Do tego mapety, Kacze opowieści, a także Goonies, Harry Potter, Gwiezdne wojny, Indiana Jones oraz wiele, wiele więcej. Nie sposób zliczyć filmów, do których Drustruzan stworzył plakaty i to je rysował. Wiecie, różne techniki malarskie, kreślarskie stosował bez udziału Photoshopa. Coś po prostu niezwykłego. Dziś takich plakatów już się po prostu nie robi. Magia stylu, zaginione cywilizacje, wandalowie, strażnicy bursztynowego szlaku, Instytut Ubioru Kyoto, Moda, tom pierwszy, XVIII i XIX wiek. I jest to książka poświęcona historii ubioru, też bardzo, ale to bardzo ciekawa. To drugi tom tego zbioru, a w nim tylko i wyłącznie XX wiek. Coco Chanel, Elza Schiaparelli, tego typu klimaty. Tat Zachen über Deutschland, mam to jeszcze chyba z liceum. Jak niczego nie rozpętałem, taki Der Glückner von Notre Dame, czyli Wiktor Hugo po niemiecku, Szklane gejsze, Zniszcz ten dziennik, czyli dziennik, którego jeszcze nie zniszczyłam, Kierunek Skandynawia, niezwykle poruszająca opowieść ojca, Zmowa drugich żon, Dzieci z Bullerbryn, Opowiadania z Doliny Muminków, Red Rising, dostałam tę książkę od kolegi na jakieś rozdanie i kompletnie o tym zapomniałam, Czarny piątek, Kurier oraz Rekrut. Jest to seria, którą dostałam kiedyś od wydawnictwa Egmont. Nie zamawiałam jej nic takiego, po prostu do mnie przyszła. No i nie czytałam jej, bo to jest książka skierowana do 14-latków, chyba głównie do chłopców. Nie mam zielonego pojęcia, co to i na pewno będę musiała się tego pozbyć. Kot w rodzinie, Opowiadania z dreszczykiem, Czarownica, Poczytaj mi mamo, Poczytaj mi mamo, księga pierwsza, wcześniej była chyba księga czwarta. Jak widzicie, zaczęły się tutaj pojawiać książki dla dzieci i jest to związane z tym, że gdzieś tam kiedyś, to było chyba rok temu, pojawiałam się w telewizji Focus TV i tam paplałam o książkach, tak, co tydzień, przez kilka minut paplałam o książkach i zazwyczaj te książki mi narzucano, to znaczy nie narzucano mi tytułów, a narzucano mi tematy, na przykład weź na tapet książki dla dzieci. Także tak troszeczkę zaznajomiłam się w ten sposób z literaturą dla dzieci. W sumie nie żałuję, bo to bardzo fajne książki. Pozostając w temacie dziecięcych książek, ja Bobik, to muszę Wam koniecznie pokazać dedykację. Pani Ewa jest niesamowita. Otóż pisząc dedykację, zawsze gdzieś tam z boku przykleja jakiegoś zwierzaczka. Ta seria była poświęcona Bobikowi, tak? Kot Bobik. W związku z czym przyklejony został tutaj taki kotek. On jest wycięty z materiału. W serii takiej z pieskiem, bo teraz pojawia się seria z pieskiem, widziałam, że pani Ewa, podpisując się, z kolei wkleja pieska i to jest takie bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe moim zdaniem, także musiałam Wam pokazać tę dedykację, ponieważ jestem w niej zakochana. Smoczek Marian z Drakosławic, Karolcia oraz Witaj Karolciu, Powiem Ci Mamo, Co Robią Mrówki oraz Opowiem Ci Mamo, Co Robią Pająki. I są to bardzo, bardzo fajne publikacje dla dzieci, nie wiem ile trzeba mieć lat, żeby się za nie zabrać, ale myślę, że takie 3-letnie dziecko, może trochę młodsze, miałoby sporo frajdy, rozwiązując tutaj różne zagadki. Zobaczcie, jak to jest w ogóle pięknie ilustrowane, nie wiem czy widać, bo słońce świeci. Także to są bardzo fajne książki, naprawdę fajne. Na przykład tutaj Pająk drogę zgubił w tłumie, spójrz, kto mu ją wskazać umie. Co to właśnie fajne zagadki, fajne wierszyki, ćwiczą mrówki, bo to zdrowo i wachlują swą królową. Także bardzo, bardzo, bardzo fajne książeczki. I jeszcze Łamigłówki nie z tej ziemi, a także Labirynty nie z tej ziemi. I to też jest taka publikacja dla młodszych dzieci. Mówiłam, trochę tych książek dla dzieci mam. W sumie to już wszystko, jeżeli chodzi o dzieci. Idziemy dalej. Czy wy to widzicie? To właśnie ściana, na której nagrywam swoje filmiki. Książka na książce, książka na książce, takie stosy, stosiska i tak aż do sufitu. Nie mam zielonego pojęcia, jak się za te stosy zabrać. Chyba będę musiała wszystkie te książki tak po kolei ściągać, a potem gdzieś je tutaj układać, żeby potem po nagraniach z powrotem je tutaj wsadzić. Przy okazji zobaczycie, co kryje się za tymi książkami. Tak, tak, rozbierzemy pewnego pana rozbierzemy z książek. Zobaczycie, o kogo mi
przychodzi, takie wiecie, durne myśli już podczas którejś godziny nagrań. W każdym razie, no myślę, że będziemy lecieć od góry, te stosy są bardzo, ale to bardzo niewygodne, bo gdy chcę przeczytać książkę, która na przykład znajduje się tutaj, no to wiecie, muszę ściągać tak z góry te książki, żeby dokopać się do tej książki, która jest tutaj i to jest coś potwornego, ale niestety na razie nie mam jak rozwiązać tego problemu, jakoś tak może jesienią będę robiła remont, więc wtedy pomyślę sobie jakiejś takiej biblioteczce na zamówienie, żeby te książki, no nie tylko żeby je ładnie ułożyć, ale też żeby móc z nich korzystać, żeby móc je czytać, a nie żeby tworzyły sobie taką, wiecie, nieruchomą ścianę. Pytacie mnie o to, czy te książki mi spadają. Kiedyś spadały, gdy były te stosy mniejsze i Katniss tam wskakiwała, no to razem z tymi stosami, wiecie, to wszystko leciało na ziemię, ale teraz raczej nie, te stosy sięgają sufitu i z jednej strony podtrzymuje je sufit, z drugiej strony podtrzymuje je tutaj, no ten dół, więc to są takie w miarę stabilne stosy i co się w nich znajduje, już Wam pokazuję. Bojowa pieśń Tygrysicy, Biesy Dostojewskiego, chyba jedyna książka, którą przeczytałam po rosyjsku, Dinabel von Avalon, Marion Zimmer Bradley, którą często nazywam Zimmer, może właśnie z uwagi na to, że Mgły Avalonu mam po niemiecku, swoją drogą polecam Wam tę książkę, jest po prostu rewelacyjna, Rywalki, Niechciana Prawda, Hobbit, Lucynka, Macoszka i ja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Szewcy, Epilog Burzy, Garderoba, Małe Kobietki, Spisek, Ukochany Dima oraz W 20 lat później, czyli drugi tom Trzech Muszkieterów, a także Wicehrabia de Bragelonne, czyli trzecia część tego fantastycznego cyklu Kocham Dima. Czarownice z Wolfensteinu, Mężczyźni Wolą Krągłości, Powrót Młodego Księcia, Sekret Genesis, Królowa Południa, Poliana, Droga, Wyprawa do Wnętrza Ziemi, Dzieci Kapitana Granta. Z tą książką wiąże się pewna historia, udostępniałam to na Instagramie, więc pewnie to widzieliście, część z Was widziała. Otóż powołałam się na Dzieci Kapitana Granta w jakimś wypracowaniu w liceum, nie wiem, miałam 16 czy 17 lat. Dostałam taki komentarz od mojej polonistki. Anito, może już pora porzucić literaturę młodzieżową? Dzieci Kapitana Granta? W twoim wieku? Martwił się o ciebie, postanowiłaś zostać nowym Petrusiem Panem? Pora wziąć się za literaturę dla starszych dziewczynek. Taki komentarz dostała, mając jakieś 17 lat. Ciekawa jestem, co moja polonistka powiedziałaby teraz, biorąc pod uwagę to, jakie książki czasami czytam. Dziewczyny od Versace, Ciemno, Prawie noc, Co wie noc, Botanika duszy, Zakupologia, Wielka czwórka, Dystrykt 121, Wybranka losu, Upadek króla Artura, Galop 44, Na wietrze diabeł przyjechał, Bruklińska piątka, Hollywood, czyli jak stworzyliśmy Hollywood, bo nie wiem czy wiecie, ale kinematograf wynalazł Polak, pierwsze kina zakładał Polak, Samuel Goldwyn to Polak, bracia Warnerowie Polacy, Pola Negri to przecież oczywiste. Das Skalpel, Chór Zapomnianych Głosów, Zbrodnia Doskonała, Czarne Światła, Pamiętnik z Przyszłości, Katniss, która właśnie się zbudziła i przeszkadza mi w nagraniu, Totalnie Zmaltretowany Pokój na Poddaszu, Cesarzowa Nocy, Krew na Śniegu, Jurassic Park, o którym mam nadzieję powiem w końcu jakoś tak w przyszłym tygodniu, Powrót do Fort County, Przepis na Życie, Motylek, Moriarty, Lekcje Francuskiego, Darlingowie, Monogram, Piąte, Nie zabijaj, Nadomiar złego, kolejny zmaltretowany egzemplarz bez okładki, tym razem są to Dzieje Henriety Angielskiej, Zmorojewo oraz Świątynia, Wybory, Nieznośna lekkość bytu, Biografia Max Factora, Departament 19, Hell Heaven, jeden z moich ostatnich nabytków, czyli książki Sherlyn Harris. Jest to cykl o Lily Bard, którego jeszcze nie czytałam. Zaułek diabła. Boniek, biedak, stracił oparcie, zabrałam mu kilka książek i nie ma jak już tam wisieć w powietrzu. Łabędź i złodzieje. Cyrk nocy. Instytut Młodych Naukowców. Zbrodnia i kara. Msza tender, geleściśkajt. Między tęsknotem lata a chłodem zimy. Na Pragę nie wrócę, Sekret Rembrandta, Marzenie o innym świecie, Wszystko co minęło, Płótno, Zaciszny zakątek, Ucieczka z krainy wiecznego śniegu. Jest to egzemplarz, który dostałam do recenzji, więc to jest taka, wiecie, szczota bez okładki. W sumie nawet nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda okładka tej książki. W każdym razie jest bardzo, bardzo ciekawa, także polecam Wam ją bardzo, bardzo gorąco. Chłodne spojrzenie, Gotuj z Giulio, Żony i córki, Kasacja, W pogoni za torebką Michaela Tonello. Książka, którą po prostu uwielbiam, o czym wiecie, już nieraz mówiłam, że chcę być z nią pochowana. Bardzo podoba mi się tutaj zwłaszcza to, jak Michael rozrysował sprzedawców, którzy tam
tam, wiecie, pracują w butikach marki, czekajcie, jak to jest, Hermes, nie znam francuskiego, wiecie, pisze się Hermes i tam gdzieś chyba jakiś akcent jest. W każdym razie nieuleczalny romantyk, rzeźniczka, babcia, nazistka i taki bardzo fajny opis, czym te osoby się zajmują, jak je rozpoznać, czy pomogą w zdobyciu Birkinki, czy nie. Boże, jak ja uwielbiam tą książkę, właśnie sobie o niej przypomniałam, więc będę musiała raz jeszcze ją przeczytać. Karla oraz sekrety jej życia, Poza strachem, Natalii 5, które też Wam gorąco polecam, bardzo fajny taki kryminał komediowy na lato, Parabellum z przewoskim Christianem Leitnerem, Nędznicy, Trzej muszkieterowie raz jeszcze, tym razem po francusku, cały czas mam nadzieję, że kiedyś to przeczytam w oryginale. Boże, jak ja kocham muszkieterów, doskonale wiecie, jak kocham muszkieterów i gdy myślę o muszkieterach, tak się nakręcam, po prostu cudowna, wspaniała powieść. Porwana, a także Porwana i sprzedana, historie na faktach, bardzo smutne, wstrząsające historie. Popłakałam się przy nich, naprawdę się przy nich popłakałam. Kolejny Max Factor, więc będę chyba musiała o tej książce powiedzieć i być może zrobić jakiś konkurs. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi się zdublował. Mad Woman, czytelniczka znakomita, Julie and Julia, Wyspa, Dolores Kinga, Tajemnice Louise Bain, Dopóki mamy twarze, Wysłuchane modlitwy, Stuletnia gospoda, Siedem pożarów Mademoiselle, cudowna, wspaniała, lekka historia, którą polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. Upadły anioł, Wielki Gatsby, Podróż do miasta świateł. No i dokopałam się w końcu do Martina i coś czuję, że nawałnicy mieczy, krew i złoto będę musiała tutaj zostawić gdzieś na zewnątrz, nie chować tego z powrotem, bo chciałabym to przeczytać w najbliższym czasie. Kocham Martina, kocham ten świat. George R.R. Martin, rozpiernicza system, oczywista oczywistość. Cieszę się, że dokopałam się właśnie do nawałnicy mieczy. Nie wiem, czy widzicie, ale już tutaj powoli schodzimy coraz niżej, już widać, co znajduje się za moimi książkami. Ofiara Polikseny, Serina, Chemia śmierci, Zapisane w kościach, Szepty zmarłych, Rany kamieni, a tutaj dokładnie w tym miejscu Wołanie grobu, czyli Simon Beckett, którego Wam obiecałam i miałam go recenzować, jeden Beckett w miesiącu, ale to naprawdę mi nie wychodzi, bo co miesiąc dochodzą nowe książki do czytania i cały czas prosicie mnie o recenzję czegoś tam i po prostu nie wyrabiam się na zakrętach, żeby o wszystkim powiedzieć. Przeminęło z wiatrem, Zimowy monarcha, Moje życie we Francji, Julia Child, bardzo fajna biografia, polecam bardzo, bardzo gorąco. Krocząc wśród cieni, ostatnio widziałam film, ale no... Liam Neeson, oczywiście ogromne love i to dziecko, które grało TJ'a, też ogromne love, ale tak, poza tym ten film był taki trochę, no... Słaby, naprawdę słaby. Książka jest zdecydowanie lepsza. Gra o miłość, Głowa niobe oraz Wszyscy ludzie przez cały czas, czyli trzecia część tego niesamowitego cyklu z Mariem Iblem w roli głównej, w którym zakochałam się i to na zabój. Szkoda tylko, że Głowa niobe jest tak troszeczkę nie do pary, nie do kompletu. Jakoś tak nie mam pojęcia, dlaczego kupiłam akurat to wydanie zamiast wydanie, które pasowałoby mi do tego. Szkoła bogów, Ćwiartka raz, 52 tygodnie, Koniec świata w obrazkach, Antygona, P.S. I love you, Pochłaniacz, W otchłani mroku, Czas zamykania. Przyszłaś poprzeszkadzać, co? Przyszła poprzeszkadzać znowu. Ogród Afrodyty, Cudowna, wspaniała Akademia Wampirów Richel Mead, Wilk z Wall Street oraz Polowanie na wilka z Wall Street, Amberville, Kawiarenka w Kabulu, Wieża milczenia, Poradnik pozytywnego myślenia, Deadline oraz Blackout, Cykl Charlene Harris, Przeuroczą Aurorą Tea Garden, Rubinowy krąg, nie mam zielonego pojęcia, kiedy to przeczytam, strzeliłam focha na Adriana po Silver Shadows. Naprawdę ogromnego focha i właśnie dlatego nie mogę zmęczyć Kronik krwi. No po prostu nie mogę. Księżniczka z lodu, Czas żniw oraz Zakon mimów, czyli mój taki ostatni książkowy must have. Koniecznie musicie mieć te książki, są niezwykłe, naprawdę niesamowite. Podróż po miłość, Nieludzie, Piąta aleja, Piąta rano, bardzo fajna książka dotycząca filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Ostatnio widziałam ją na przecenach za jakieś 5-10 zł, jest teraz bardzo, bardzo tania, dostępna też w twardej oprawie. Także jeżeli lubicie odrębne Hepburn i lubicie Śniadanie u Tiffany'ego, to myślę, że warto na nią zapolować. Pielgrzym, cudowny, wspaniały pielgrzym, w którym zakochałam się, teraz to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno, że odsyłam Was do mojego paplanda, pielgrzymowego paplanda, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, nie słuchaliście. Mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać do tego, żebyście sięgnęli po pielgrzyma, bo to taka dobra książka, taka wspaniała, taka cudowna, po prostu nieziemska. Czekam na więcej. Tere Hayes pisze coś nowego, to ma pojawić się albo w tym roku, albo w przyszłym. Są różne plotki, nie mogę doczekać się jego kolejnego
kolejnej powieści po prostu nie mogę. A Pielgrzym i Scott, no widzicie jak się zachowuje, prawda? No kocham tę książkę, naprawdę kocham i to przeogromnie. Powrót niani, smażone zielone pomidory, Wróć jeśli pamiętasz, Czerwona Królowa, która ciągle przede mną, House of Cards Michaela Dobbsa i cudowny, wspaniały Francis Urquhart. Polecam. Pierwszych 15 żywotów Harry'ego Augusta, Love Rosie, Babska Stacja, Nie rozumiemy się bez słów, Niania w Nowym Jorku, Odessa i tajemnica Skrybopolis, Pożeracz snów, Nadchodzi ogień, Listy Tolkiena, Błękit szafiru oraz Zieleń szmaragdu, Obrońcy skarbów, jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to polecam, jest naprawdę bardzo, bardzo zabawny. Mężczyzna, który tańczył tango, Historia książki Margaret Mitchell, Przeminało z wiatrem, Cudowne, wspaniałe baśnie braci Grimm, wydane przez Barnes & Noble, 7 powieści Jane Austen w jednym tomie i tu znowu kłania się Barnes & Noble, jest to prezent, który ostatnio dostałam od Eweliny Mierzwińskiej, jeśli nie znacie, koniecznie musicie ją poznać. Link do jej kanału w opisie poniżej, a także do mojej koleżanki Uli. Dziewczyny, raz jeszcze dziękuję, naprawdę zaskoczyłyście mnie tym prezentem, bo to był bardzo, bardzo niespodziewany prezent, aż się poryczałam tak ze wzruszenia, gdy dostałam tę książkę. No i znowu to jest Barnes & Noble, bo wiecie, no zakochałam się w tych wydaniach, to tak pięknie wydane książki i chcę mieć chyba wszystkie na półce, to znaczy wszystkie te, które mnie interesują, bo wiadomo, że nie będę kupować książek, które mnie nie interesują, tylko z uwagi na ładne okładki, chociaż mnie kusi, nie powiem, no ale tak nie można, prawda? Także nie mogę doczekać się, kiedy uzbieram wszystkie książki z kolekcji Barnes & Noble, które rzeczywiście chcę przeczytać, albo które czytałam i które uwielbiam, ale nie mam swoich egzemplarzy i bardzo, bardzo chciałabym mieć swoje egzemplarze i to właśnie w takim, a nie innym wydaniu. The Devil's Queen i Miasto Śniących Książek. Koniec! Naprawdę koniec, pokazałam wam już wszystkie książki, a teraz zobaczcie, co się za nimi skrywa. A za nimi Johnny Depp zakryty książkami. Rozebraliśmy właśnie Johnny'ego Deppa, pozbawiliśmy go książek, bo tak to kiedyś wyglądało, wiecie? Ten mój pokój, to był taki plakat, tutaj na dole stał telewizor, jakieś takie kwiatki. Potem pozbyłam się telewizora, pozbyłam się kwiatków. No i zaczęłam budować stosy. I to tyle na dziś. Tak właśnie prezentuje się moja biblioteczka, plus jeszcze dwie książki, które chcę wam pokazać. Portret Doriana Graya, o którym na śmierć zapomniałam. Portret oczywiście z kolekcji Barnes & Noble. A także Baranek Christophera Moore'a, który przyszedł do mnie wczoraj rano. Nie dorzuciłam go wczoraj do tych stosów, bo wczoraj nagrywałam w ogóle Bookshelf Tour, ale że wcięło mi niektóre pliki, w tym ten taki plik pożegnalny, to muszę to pożegnanie dograć raz jeszcze, także przepraszam za zmianę oświetlenia. Wczoraj było tak, wiecie, fajnie i słonecznie, a dzisiaj chmury za oknem, zapowiada się chyba jakaś burza, bo jest strasznie gorąco. W każdym razie tak właśnie prezentują się moje stosy. Widzicie, mam trochę tych książek, ale większość z nich po pierwsze nie czytałam, a po drugie część to są takie książki, które nie mam zielonego pojęcia skąd się tutaj wzięły. Albo od kogoś dostałam, albo nie mam pojęcia, też mam troszeczkę pozycji pożyczonych. W każdym razie większość z tych książek to takie totalne zapchaj dziury, które tworzą taki fajny klimat. O, ona ma tyle książek, prawda? Ale będę musiała się ich pozbyć. Albo biblioteka, albo posprzedaję, albo po prostu porobię jakieś rozdania, także zobaczę jak to wyjdzie. Dodam, że na blogu znajdziecie Bookshelf Tour w wersji foto, żeby zobaczyć tak moje półki bardziej z bliska. Jest to wersja raczej dla osób, którym nie będzie chciało oglądać się tego filmiku, bo pewnie troszeczkę się rozgadałam, więc żeby już kończyć, no będę już kończyć, tak? Także będę wdzięczna za listę obecności. Ciekawa jestem, czy dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!